Po południu w kłocku doszło do groźnego wypadku. Nastojące pod drzewem samochody spadł konar. Dwoje dzieci trafiło do szpitala, a uszkodzone zostały trzy auta. Konar spadł, mimo że w Kłocku była dziś piękna pogoda. W jednym z samochodów było dwoje dzieci w wieku 3 i 7 lat. Kiedy doszło do wypadku, prawdopodobnie spały w aucie. Do szpitala odwiozła je karetka pogotowia. Dwa samochody osobowe należały do mieszkańców regionu, trzecie z uszkodzonych aut miało numery austriackie. Ulica Daszyńskiego to jedno z najbardziej uczęszczanych miejsc w Kłocku. Kilkanaście minut później z poblickiego kościoła wychodziły tłumy ludzi. Zdjęcia na naszą skrzynkę mailową otrzymaliśmy od pani Izy Załawy, która przebywa w Kłocku na urlopie wypoczynkowym i na miejscu była tuż po zdarzeniu. Bardzo dziękujemy.